poszerz swoje polarne horyzonty z eduarctic.pl. Witam wszystkich, nazywam się Liliana Schönberger. Jestem z wykształcenia ornitologiem, dlatego mam tą przyjemność poopowiadać trochę dzisiaj o ptakach Arktyki. Już na sam początek zdjęcie tytułowe przedstawia no przynajmniej kilka setek, nie liczyłam, przyznam się, nie policzyłam ptaków na tym zdjęciu, jest ono dosyć, jest jeszcze dłuższe niż to, co tutaj prezentuję Państwu. Na tym zdjęciu widać, jak dla mnie, praktycznie kwintesencję Arktyki. Mamy tutaj do czynienia z setkami mew trójpalczastych na tle lodowca znajdującego się na północno-zachodniej części Spitsbergenu. Lodowiec nazywa się lodowcem 14 lipca. No ale nieważna jest nazwa tego lodowca. Zdjęcie zrobiłam w zeszłym roku, ponieważ takie obrazki nierzadko można zobaczyć. Mewy trójpalczaste, zresztą większość ptaków nie znajduje pokarmu u samego czoła lodowców. Tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo wyjątkową sytuacją. Mianowicie czasami zdarza się tak, że prądy morskie doprowadzają słoną wodę w głąb fiordów w pobliżu czoła lodowców. Wody słone morskie spotykają wody słodkie, takie właśnie wodę z lodowców. No i wszystkie organizmy, które znajdują się w wodzie morskiej, dostają takiego, nazywa się to szokiem osmotycznym. One nie umierają, nie eksplodują, czasami też takie są teorie, ale po prostu ten spadek zasolenia i wpłynięcie w te wody słodkie powoduje, że one dostają takiego paraliżu jakby. I wówczas właśnie w takie sytuacje ptaki wyłapują momentalnie i zaczyna się po prostu wyżerka. I niesamowite są takie momenty, kiedy nie dość, że możemy to obserwować, to jeszcze wiedzieć, co się tam dzieje. Na zdjęciu jest też kilka mew bladych. O tych dwóch gatunkach powiem za chwilę jeszcze więcej. I trochę pokażę je też z bliska, a nie tylko z takiej odległości bezpiecznej do lodowców. Więc, tak jak powiedziałam, jestem ornitologiem na Spitsbergenie. Przez wiele lat prowadziłam badania na alczykach. O alczykach też powiem, oczywiście muszę powiedzieć, bo to najważniejsze ptaki, skoro ja na nich prowadziłam badania. Nie tylko ja. Na Uniwersytecie Gdańskim jest wielu moich kolegów, którzy prowadzą badania już od lat 80. Profesor Stępniewicz był prekursorem. On pierwszy z naszego instytutu, z katedry zoologii, ekologii, zoologii kręgowców wyruszał na Spitsbergen w okolice stacji polarnej w Forsundzie, aby tam badać właśnie te alczyki. No i tak wygląda trochę właśnie badanie alczyków. Do tego jeszcze wrócę. Właśnie, żeby dostać się do gniazda, trzeba wsadzić głęboko rękę i się nie bać. I znaleźć właśnie gniazdo. Nie wszystkie ptaki w ten sposób gniazdują, ale będzie o tym mowa jeszcze dalej. Ptaki przylatują na Spitsbergen i w ogóle do Arktyki na bardzo krótki czas, związany z okresem lęgowym, w momencie, kiedy mamy do czynienia z latem polarnym. Tak jak na tym zdjęciu, może to z daleka, ale widać, jest właśnie kilku ornitologów, w tym ja w dolnym prawym rogu, w białej kurtce. Jesteśmy grubo ubrani, to jest lato arktyczne, więc mamy do czynienia z temperaturami 5-10 stopni, potrafi też i padać śnieg, potrafi być jeszcze zimniej i nieprzyjemniej. A mimo to miliony ptaków przylatują na północ i mówię tutaj dosyć generalnie o północy, czyli o Alasce, Kanadzie, Grenlandii, Rosji, Norwegii, Islandii, również o Spitsbergenie. Dla tych ptaków to jest najlepsze miejsce, żeby odbywać lęgi, mimo że to lato jest krótkie, mimo że te warunki są bardzo trudne. No i tak jak tutaj napisałam kilka faktów, w całej Arktyce mamy do czynienia z 200 gatunkami, około 200 gatunkami lęgowymi. Lęgowe, czyli takie, które przylatują do Arktyki po to, żeby właśnie odbić lęgi, złożyć jaja i wychować pisklęta. To jest tylko 2% wszystkich znanych gatunków ptaków na świecie, czyli niespecjalnie dużo. W Polsce samych ptaków lęgowych jest 230
A mamy do czynienia tylko z jednym małym krajem w porównaniu z całą Arktyką. Natomiast w ogóle w Polsce, łącznie z ptakami obserwowanymi na przelotach, na migracjach wiosennych i jesiennych, jest ponad 400, 430, 440. W zależności od roku to może być też różne rekordy są obserwowane. Na samym Spitsbergenie lęgowych jest 41 ptaków i to jest liczba, jaką znalazłam, która zdecydowanie jest większa niż to, co ja bym powiedziała, to, co jest najczęściej, z tych ptaków, które najczęściej są lęgowe i można je spotkać. W tych 41 gatunkach jest na przykład również droździk. Nie wiem, czy Państwo kojarzą. Droździk to jest taki nieduży drozd, trochę mniejszy niż kos, taki brązowo-szary ptak z rudymi piórami pod skrzydłami. No, czasami jest jeden, czasami dwie obserwacje, że rzeczywiście gniazduje ten ptak na Spitsbergenie, ale mimo to znajduje się w tych 41 gatunkach. Ale ja opowiem tylko o tych z mojego punktu widzenia najważniejszych i tutaj dosyć nie, subiektywnie, subiektywne określenie, ale nie do końca, o Alczyku. Król Alek. Król Alek, dlatego że w niektórych językach właśnie nazywa się królem Alek, czyli po norwesku nazywa się właśnie Alke Konge, co dokładnie jest tłumaczeniem. Ten ptak jest bardzo mały, naprawdę niewielki, a przy tym jest najliczniejszym ptakiem lęgowym, gniazdującym w Arktyce. Mówimy tutaj o 40 milionach. O 40 milionach sztuk. To jest niesamowita liczba. Muszą mi Państwo wierzyć, że to jest rzeczywiście ten najliczniejszy. 40 milionów to jest najwięcej ze wszystkich gatunków, które gniazdują. No i tak wyglądają właśnie miejsca zajmowane przez alczyki. Rzeczywiście widać, że jest ich strasznie dużo. Mamy do czynienia na Spitsbergenie z 600 tysięcy, 700 tysięcy może. 550 tysięcy, mówimy o takich ilości par, czyli powiedzmy jak duże miasto, Gdańsk powiedzmy, z tym, że ważne jest to, żeby powiedzieć, że to są pary. W przypadku wielu ptaków mówi się, podaje się populację w parach, ponieważ jest łatwiej liczyć też liczyć pary. Tak jak w przypadku alczyka. Kiedy ja robiłam badania w niektórych miejscach, liczyłam gniazda. W związku z tym każde gniazdo oznacza parę. Więc czasami tak się właśnie to podaje. Alczyki przylatują na Spitsbergen bardzo wcześnie. One spędzają zimę na Atlantyku, na wodzie. Praktycznie cały czas znajdują się tylko na wodzie, w okolicach Grenlandii mniej więcej. A właśnie u progu wiosny, już w kwietniu, przylatują na swoje miejsce lęgowe i są na tyle niecierpliwe, żeby zająć te miejsca lęgowe, że właśnie już, tak jak tutaj na tym zdjęciu wcześniejszym, siedzą na śniegu, gdzie powinny być gniazda, gdzie powinny być miejsca pod skałami, gdzie będą mogły wejść i znaleźć odrobinę miejsca, żeby złożyć jajo. No ale to jeszcze to trochę będzie trwało. To jeszcze 2 miesiące tak naprawdę, cały kwiecień i maj, zanim śnieg rozpuści się na tyle, aby mogły ptaki tam zacząć gniazdować. Natomiast one są bardzo społeczne, bardzo lubią przebywać razem. Razem przelatują nad koloniami, nad miejscem, w ogóle poruszają się w większych stadach. Ale również właśnie w okolicach kolonii, jeśli jest jakiś fajny kamień, na który można usiąść, to zaraz jak jeden usiądzie, następne przylatują, tak jak widać na tym zdjęciu. Zaczynają się dysputy, jakieś kłótnie między sąsiadami, kłótnie o partnera, zazdrość, można wręcz powiedzieć. Ja spędziłam wiele miesięcy obserwując te ptaki, więc czasami aż trudno było im nie nadać tych takich ludzkich cech właśnie jak zazdrość albo złość. Na tym zdjęciu na przykład widać na pierwszym planie parę alczyków w czasie godów, a z tyłu widać właśnie jakiegoś
sąsiada, który właśnie wygląda dość albo, nie wiem, zawsze myślałam, że jest dosyć zazdrosny. No ale widać, że jak pewnie Państwo zauważyli, wiele z tych alczyków na zdjęciach ma obrączki. Moi koledzy z uniwersytetu i ja również obrączkowaliśmy alczyki po to, żeby na przykład rozpoznać, czy wracają do tego samego miejsca co roku, żeby było łatwiej też rozpoznać je siedząc na skałach, wiedzieć, kiedy wracają, kiedy nie, kto z kim w tym roku zawiązał związek na ten sezon i tak dalej. Więc niesamowicie wiele ciekawych rzeczy można o alczykach się dowiedzieć właśnie obrączkując je. W tym miejscu puszczę właśnie dźwięk alczyka, który jest bardzo rozemocjonowany. W zasadzie nie mogę tak mówić. Nie powinnam tak mówić, jestem naukowcem, więc nie powinien być rozemocjonowany. Ale sami posłuchajcie, jak głośno gdacze ten alczyk ze swojego gniazda, bo dźwięk został nagrany w gnieździe przez moją koleżankę dr Dorotę Kidawę i został mi udostępniony. Uwaga. Mam nadzieję, że było to dobrze słychać. Sama użyłam słowa gdaczenie, bo czasami właśnie te alczyki odzywają się, no dosyć komicznie to brzmi, ja uwielbiam ten zaśpiew. I powiedzcie mi, że nie było słychać w tym głosie tych wszystkich hormonów, które tam buzują na początku sezonu lęgowego. Ten ptak siedział w gnieździe na jajku. Ale słysząc wszystkie te alczyki przelatujące nad jego głową, gdzieś tam nad tymi skałami, aż się do nich rwał. Chciał z nimi razem tam lecieć i z nimi śpiewać. Każde alczyki składają jedno jajo, tak jak większość zresztą alkowatych, o których jeszcze wspomnę, czarno-białych ptakach morskich, które świetnie nurkują. I to jest jego piskle, one jest całe czarne. Ten pisklak ma prawdopodobnie jakieś 1-2 dni. Można poznać po zębie rogowym, zębie dziobowym, który ma, to jest ta biała plamka na dziobie. To jest taki trochę bardziej twardy, taka kulka na dziobie, która zresztą po paru dniach odpada, ale pomaga wykluć się z jaja pisklęciu. I tutaj mam dźwięk pisklaka. W tle słychać dorosłe ptaki. I uważa się, że ten dźwięk, piskląt, on jest bardzo intensywny i nawet dorosłe ptaki, które siedzą na skałach, słysząc te kwilenie spod skał, to działa na nie motywująco, żeby przynieść jak najszybciej, żeby znowu lecieć po pokarm i znowu przynieść ten pokarm temu pisklęciu, bo czasu jest niewiele. Pisklak ma 4 tygodnie, zresztą w przypadku wszystkich ptaków na Spitsbergenie nie ma tego czasu zbyt wiele. Dobry czas na rozwój to jest około 4-5 tygodni maksimum. I jelczyki w tym czasie muszą nie tylko rosnąć, zmienić opierzenie, a na koniec muszą jeszcze z kolonii dolecieć do wody, bo na lądzie zostaną zeżarte przez lisa bądź przez mewę bladu. No właśnie, a mówiąc o jedzeniu, to co one jedzą? Akurat alczyki są niesamowite, ponieważ jedyne pod tym względem w naszej atlantyckiej części Arktyki odżywiają się mikroskopijnym zooplanktonem, jak tutaj na tym zdjęciu dwoma przedstawicielami głowonogów, kopepoda. One mają około 5 mm długości i ten ptak właśnie na zdjęciu po lewej stronie przy gnieździe A5 ma dziób pełen tego pokarmu, który przyniósł swojemu pisklęciu. One mają taki specjalny worek pod językiem, który potrafią mocno rozepchać i napychają się tym zooplanktonem i potem przynoszą go do kolonii. No ten nabrał aż tak dużo, że aż mu się przelewa. Tak po przyleceniu do kolonii usiądzie na kamieniu, spojrzy, czy jest bezpiecznie, czy nie ma jakiegoś lisa, czy nie ma mewy bladej, po czym nurkuje do gniazda i daje ten cały pokarm pisklęciu.
Dorosłe będą przylatywać po 8 razy dziennie z pokarmem do pisklęcia. Tego pokarmu jest niewiele, to jest tak jak na łyżeczce od herbaty. Więc rzeczywiście tego pokarmu muszą dosyć sporo się nalatać, żeby tego piskleka wykarmić. Więc 16 razy na dobę oboje rodziców back and forth latają i przynoszą ten pokarm. Ale czyki nie dość, że są najliczniejsze, to chyba mają też jedną z najważniejszych roli dla takiego połączenia, dla takiego dla komunikacji między dwoma ekosystemami arktycznymi, morskim i lądowym, no ponieważ odżywiają się właśnie w morzu, natomiast gniazdują na lądzie, zapewniają wiele dobrych rzeczy nie tylko dla, jak już wspomniałam, lisów i mew bladych, ale również deponując odchody, przelatując z tym pokarmem, gubiąc pokarm, deponując masę odchodów w koloniach, to się potem spłukuje i dzięki temu rośnie wspaniała tundra, którą to jest niezbędna dla roślinożerców, tak jak na tym zdjęciu widać. To jest zdjęcie zrobione w maju, kolonia jeszcze w śniegu, śnieg jest wszędzie, ale w tle widać renifery. I renifery będą, nawet jak jeszcze wszędzie jest śnieg, będą chętnie szukały pożywienia pod kolonią, ponieważ nawet pod małą warstwą śniegu, w momencie, kiedy jest już słońce, kiedy jest już jasno, tam te rośliny będą już przeprowadzały fotosyntezę. One już nie będą w stanie spoczynku, tylko się będą tam już rozwijały. Najczęściej właśnie ma to miejsce pod koloniami, tam gdzie jest dużo azotu, fosforu i lepsze warunki do wzrostu. I tak jak wspomniałam, poza roślinożercami mają też tutaj dużo do ugrania drapieżcy. W tym wypadku głównie lis polarny. Na Spitsbergenie nie ma, no poza niedźwiedziem polarnym, ale niedźwiedź się nie pakuje do kolonii alczyków i nie przewraca skał i nie szuka tych alczyków. Nie opłaca się to w żaden sposób. Ale lis jest świetny w tym przeczesywaniu kolonii i znajdowaniu alczyków. I tutaj troszkę później w sezonie już nie białe lisy, tylko już brązowe, letnie lisy. I każdy z tych lisów ma właśnie alczyka w pysku, na jednym kadrze, więc mają naprawdę bardzo dobre źródło pokarmu. I tak jak wspomniałam, też mewa blada. Pisze, kto jej podskoczy, bo tak naprawdę nie ma żadnych wrogów. I spójrzcie, proszę Państwa, spójrzcie na ten dziób, zwłaszcza tej lewej mewy z otwartym dziobem. Ten haczyk jest niezwykle ostry. Ona sobie poradzi z martwym reniferem, z martwą foką, cokolwiek znajdzie, nie ma żadnego problemu. Natomiast jest w stanie również połknąć w locie, przechwycić w locie lecącego dorosłego alczyka, po czym go połknąć, usiąść gdzieś i go rozczłonkować, żeby nakarmić swoje pisklęta. No taka kolej rzeczy. Każdy ma jakieś potomstwo i musi się nim zająć. Jak powiedziałam, kto jej podskoczy, no to właśnie jest też taka sytuacja, że mewy blade, w ogóle ptaki mają morskie bardzo dobry węch. To jest taka rzecz, o której nie wszyscy wiedzą, ale potrafią naprawdę z kilometrów rozpoznać zapach i lecieć jeszcze dodatkowo w kierunku tego zapachu. I jak się tak przytrafi, że właśnie to jest akurat młody niedźwiedź, który upolował fokę, ona jest po drugiej stronie, tam widać troszeczkę na tej górze lodowej. No i mewy go obsiadły praktycznie i czekały, aż on skończy jeść. I to akurat ta jedna się nie już tak się zniecierpliwiła, że po prostu jak tylko niedźwiedź odszedł na chwilę obetrzeć się, nie wiem, powąchać coś na inną stronę tej wyspy, to właśnie ona chwyciła ogromny kawał tej foki, oderwała go i go połknęła i odleciała. A ten niedźwiedź zdążył się w tym czasie tylko odwrócić i spojrzeć na nią. Więc rzeczywiście mewy blade mają mało wrogów i chyba się nikogo ni i niczego nie boją. Jak już wspomniałam na samym początku, o mewach trójpalczastych, to właśnie teraz do nich trochę bardziej przejdę, więcej o nich opowiem. A właściwie w połączeniu z nożykami
I tutaj napisałam ptasia wieża Babel. Nożyki i mewy trójpalczaste bardzo często zajmują wspólnie klify, pionowe klify, na których budują kolonie. I tak jak widać na tym zdjęciu, mewy trójpalczaste robią jakieś tam gniazda i jeszcze to wygląda jak gniazdo, natomiast nożyki po prostu gdzieś znajdują półkę skalną, która jest w miarę prosta, żeby się to tylko jajko nie skulało i to jest wszystko. I one w miarę dobrze ze sobą żyją. Puszczę wam zaraz film. Tak wygląda ta kolonia, o której będę mówić, z której pokażę film za chwilę również. To jest pionowy klif. Ja akurat siedzę na takim jeszcze w miarę wypłaszczonym, ale też praktycznie pionowo leżę. Leżę pionowo na tej tundrze, robiąc zdjęcia. Ten klif ma około 700 coś metrów wysokości. I na całej tej wysokości wszędzie mamy do czynienia z gniazdami trójpalczatek. I mam nadzieję, że słychać teraz ten harmider. To są głównie trójpalczatki. Wydaje mi się, że wystarczy tego hałasu, ale tak, żeby Państwo zobaczyli właśnie, jak to właśnie jest głośno. To jest, mam nadzieję, że dam Państwu obraz, jak głośne są te kolonie. I to nie była przesada teraz. Myślę, że nie wiem, czy Państwo mnie słyszeli, jak próbowałam coś przekrzyczeć przez ten hałas, ale tak rzeczywiście tam jest głośno. One się muszą ze sobą komunikować. Pary rodzicielskie wołają się nawzajem, potem do tego dochodzą jeszcze pisklęta, więc no wieża Babel, tak? Wszyscy mówią naraz i różnymi głosami. Takie trochę ujęcie od kupra strony, właśnie jak wyglądają gniazda. Tam, gdzie siedzą, to widać mniej więcej gniazda trójpalczatek, natomiast tych nożyków nie do końca. Nożyki, tak jak mówiłam, też należą do alek, tak jak alczyki, tylko te są bardzo duże. One również łowią pokarm, ale ryby. Tutaj już widać też inny dziób. Ten alczyk ma trochę jak taka pinceta, ten malutki dziobek do łapania wirbłonogów. Natomiast te ptaki odżywiają się głównie rybami. No i tutaj właśnie parę nożyków razem obok siebie. No i pytanie właśnie, jak one sobie radzą? One nie budują żadnego gniazda, tylko na tej gołej półce skalnej składają jajo. Te jaja wyglądają tak jak tutaj na tych różnych obrazkach po lewej stronie. A po prawej stronie mamy kilka dorosłych ptaków i jednego pisklaka, który już jest w pierwszej szacie młodocianej. Czyli już nie ma puchu, tylko jest w takich jakby dorosłych pierwszych piórach, które są wodoodporne. I go zaznaczę tutaj kółeczkiem. To jest ten pisklak. Widać, że jest prawie o połowę mniejszy. No jest prawie gotowy do bardzo dużego wyczynu, czyli do skoku z tych 700 metrów, może 300-400 metrów, ale skoku do wody, ponieważ one jeszcze nie będą umiały latać, więc w sumie dobrze, że one są mniejsze, więc się też nie pobijają tak mocno. Mają dosyć grubą warstwę puchu, trochę mają też tłuszczu, więc generalnie nawet jak się tam poobijają od skały, jak nie trafią w wodę od razu, to też nie ma żadnego problemu. Jajka są bardzo wyjątkowe. Jeszcze do niedawna było wielu kolekcjonerów, którzy płacili ogromne sumy za jajko nożyka, które było specjalnie pięknie wybarwione, miało niesamowity, niepowtarzalny wzór. Byli wręcz ludzie, którzy zajmowali się zawodowo pozyskiwaniem jaj nożyków do celów kolekcjonerskich. No i to jajko ma też niezwykły kształt. Uważa się, że ten kształt ma zapobiegać temu sturlaniu się
z tej półki, na przykład przy nieudanym lądowaniu jednego z rodziców, bądź przy nagłym podrywaniu się do lotu. Ale też, co mi się wydaje, jest istotne, ten kształt pozwala prawdopodobnie na umieszczenie tego jajka na przykład gdzieś w jakimś kącie tej półki skalnej i tak jakbyś zablokowanie tego jaja, że ono się tam nie będzie przemieszczało. No, zdecydowanie specjalne są te ptaki. Ale no, wszystkie są. I tak samo fulmar, taki ten na tym zdjęciu właśnie, to jest inny, jedyny ptak. To jest jedyny rurkonosy ptak z rzędu rurkonosych. Rurkonose, mimo że wygląda jak mewa, rurkonose to są na przykład albatrosy. O tych rurkach za chwilę jeszcze powiem. Rurki są bardzo istotne i modne. Chyba jeszcze, nie wiem. Fulmary są jednymi z moich ulubionych ptaków, ponieważ są, uwielbiam ich szaty. Nie są takie po prostu biało-szare, jak ta mewa trójpalczasta po lewej stronie, ale uważam, że mają takie pięknie zrobione oko z takim cieniem do powiek, czy coś takiego, czy coś w tym stylu. Po prostu są niesamowite, przy tym bardzo charakterne. Uwielbiają interakcje, uwielbiają się ścigać i właśnie tak jak widać tutaj, być złośliwe dla siebie nawzajem. Więc niesamowite są rzeczywiście te ptaki. Bardzo istotne dla ludzi z wielu względów, o których zaraz jeszcze powiem, ale tutaj właśnie przybliżenie na fulmara, który się rozbił. Ostatek, na którym pracowałam w zeszłym roku, znaczy rozbił się, o coś tam zahaczył, o jakiś reling i spadł nam na pokład, więc go zgarnęłam, żeby go sprawdzić, czy wszystko w porządku. I było w jak najlepszym porządku. Jeszcze zdążył mnie dosyć mocno uciąć. Ten dziób, nie tyle ten haczyk, co właśnie same brzegi tego dzioba tną jak nóż. On nawet widać na tym zdjęciu, że ma jeszcze tam właśnie krew moją na skrzydle, na piórach, na swoim własnym, na dziobie nawet ma. Był bardzo z siebie zadowolony, ale widać tutaj właśnie tą rurkę na dziobie. Czym jest ta rurka? Są różne teorie. Jedna jest taka, że to niby pomaga wszystkim ptakom rurkonosym jeszcze wzmocnić swój zmysł węchu. Mówiąc o rurce, mam na myśli to. To jest jedna z opcji. Druga z opcji jest taka, że pomaga to pozbywać się nadmiaru soli z organizmu. Wszystkie ptaki morskie, które odżywiają się pokarmem z morza, czyli połykają dużo wody słonej przy okazji, mają coś takiego jak gruczoł solny, który jest tutaj mniej więcej umieszczony, gdzie właśnie pokazałam, gdzie narysowałam. Ten gruczoł ma takie podobne funkcje jak nerki, czyli filtruje krew, odfiltrowuje nadmiar soli i wówczas po dziobie spływają krople takiej solanki. Nie tylko rurkonosy, również mewy, pingwiny, alki i wiele innych gatunków ma ten gruczoł i właśnie czasami można zaobserwować, że nagle z koniuszka dzioba spływa taka kropla. To jest właśnie wyprodukowany przez ten gruczoł solny. No ale uważa się, że niby jest to, że ta rurka może mieć też jakiś związek z tym. Fulmary powiedziałam, że są ważne dla ludzi z tego względu, że jako jedne z pierwszych gatunków ptaków poinformowały nas o tym, że źle się dzieje w ekosystemach morskich. Jan Franeker to jest taki holenderski naukowiec, przepraszam, duński. Nie, dobrze, holenderski. Holenderski. Badał martwe fulmary znalezione nad Morzem Północnym na plażach i badał im układy pokarmowe. I stwierdził, że 95% tych ptaków, które on tam znajdował, i jego studenci, i w ogóle wszyscy ludzie, którzy znajdowali, przynosili mu te fulmary, miały plastik, miały elementy plastiku w swoich żołądkach. I były to różnego rodzaju elementy. Tam były części pochodzenia rybackiego. Tak jak widać, to są przykłady plastiku wyjętego z żołądków. Były to takie perełki plastikowe używane do produkcji innych plastikowych, do produkcji plastikowych elementów przeróżnych. I średnio
Średnio w tych żołądkach znajdował około 20 gram, średnio 20 gram plastiku. I teraz co by to odpowiadało nam? Dla osoby, która waży około 80 kg, to byłoby 2 kg plastiku w żołądku. Więc można uznać, że Fulmar jest takim naszym informatorem o tym, co się dzieje w ekosystemach morskich. I to było jedno z pierwszych takich studiów, które zwróciło uwagę, hej, nie jest dobrze. Następny, arktyczny komando. Ja go nazywam serio, to jest dla mnie taki żołnierz arktyczny, rybitwa popielata, która jest po prostu przepięknym ptakiem. Spójrzcie na ten ogon, na tę piękną barwę dzioba i czarną czapkę. Po prostu wygląda bardziej jak koliber albo jak jakiś motyl. Natomiast jest po prostu jeden z moich ulubionych ptaków. I dla mnie dźwięk wydawany przez rybitwę to jest dźwięk lata. Mam nadzieję, że słychać teraz rybitwę, jak się drą. Rybitwy robią również kolonie. Budują kolonie, które również komunikują się między sobą o tym, czy na przykład czy nadchodzi jakiś drapieżnik. No ale co robią poza tym, że czekają na jakiegoś drapieżnika, żeby mu spuścić łomot, to przede wszystkim właśnie bardzo dbają o swojego partnera. Tutaj właśnie taka mała sekwencja, jak samiec przynosi rybkę samicy. Spójrzcie, że ten ogon jest dłuższy niż skrzydła. Bardzo krótkie nogi. Ten ptak jest bardzo niewielki, ale to, co zaraz wam opowiem jeszcze o tym ptaku, jest niezwykłe. Może część z was wie. Ale dobra, jeszcze trochę o tym ptaku. Tak wyglądają gniazda rybitwy popielatej. Na tundrze, na gołym kamieniu. Powybierane najmniejsze, tylko taki jakiś żwirek zostawiony, no i 2 do 3 jajek o takiej barwie moro kryptycznej. I pisklęta również zlewają się z tłem, zlewają się z tundrą, nie widać, bardzo dobre szanse na przeżycie. W momencie, kiedy z jakiegoś powodu, tutaj zrobiłem zdjęcie, jak przeszedł akurat renifer i piskle się podniosło, zestresowane, natychmiast rodzice przylatują i zaczynają bombardować tego malucha po to, żeby on się znowu położył. Jak będzie leżał, to nie będzie widać brzucha, nie będzie widać pomarańczowych nóżek, nikt go nie zobaczy. I rzeczywiście młody się położył i natychmiast zniknął z oczu, już go nie było widać, niesamowite. No i właśnie to jest to, że one atakują wszystko, co się rusza. Czy to będzie renifer, czy to będzie człowiek. Tak jak tutaj kolega na zdjęciu przed stacją polarną musiał robić badania i tak szedł około 20 metrów, całkiem daleko od stacji, od kolonii. Tam jest taka nieduża kolonia, którą wszyscy obchodzą wielkim łukiem. Nikt nie chce dostać z dzioba albo w nos, albo w głowę. Ja dostałam i za każdym razem miałam strupy, więc to nie jest nic przyjemnego. One, mimo że ważą 150 gram, nawet nie, to mają niesamowitą siłę, jak spadają z tym ostrym dziobem w dół. No i nieważne, czy to jest właśnie, jak powiedziałam, renifer, człowiek, może to być też niedźwiedź. Tego niedźwiedzia rybitwa atakowała po uszach i po nosie i bardzo skutecznie, ponieważ też się zdenerwował i się odwrócił i poszedł. Czy tak jak tutaj mamy lisa i rybitwę, trochę płaska jest akurat takie ujęcie, ale też bardzo dzielnie odganiają lisy. Rybitwy mają fascynującą wędrówkę. Tak jak tutaj jest na zdjęciu pokazane, to jest geolokator. Geolokator pomaga, to nie jest GPS, tylko takie urządzenie, które na podstawie ilości światła w ciągu dnia potrafi określić mniej więcej, na jakiej szerokości geograficznej się akurat ten geolokator znajduje. Więc w odniesieniu do daty, tak? Wiemy, że każdego dnia na globie mamy więcej lub mniej światła i on na tej podstawie można to sobie potem wyliczyć. Nie super dokładnie jak z GPS-em, ale to urządzenie potrafi zebrać dane przez bardzo długi czas. I to są właśnie dane z kilku rybitw, które były z
którym został założony geolokator na Grenlandii i na Islandii. I zielone linie to są linie, które wskazują na wędrówkę na południe, na, uwaga, na zimowisko, czyli to, co na przykład my mówimy, że ptaki odlatują do ciepłych krajów, to rybitwy odlatują na Antarktydę. To już zdradziłam ten pierwszy sekret. Czerwone to jest kolor, to są wszystkie wędrówki i po prostu to, co robią rybitwy w czasie zimy na Antarktydzie, a potem powrót to jest ta żółta litera S mniej więcej. Teraz pokażę trochę ładniejszy schemat. No i tutaj mamy właśnie tak, odlatują gdzieś w sierpniu odlatują z Grenlandii, z Arktyki. I we wrześniu spotykają się na Atlantyku. To jest dla nich taki, nazywam to pit stop, gdzie po prostu mają taki urlop. Jeszcze dobra, te młode już odchowane, to teraz trochę trzeba najeść się, bo teraz długa droga nas czeka. No i potem ta pomarańczowa droga, linia wskazuje drogę na południe. Część ptaków, co ciekawe, rozdziela się. I przelatuje przez Atlantyk na drugą stronę po Ameryki Południowej, a część kontynuuje wzdłuż wybrzeża Afryki i dociera do Antarktydy z trochę z innej strony. Tam potem sobie są na Morzu Wedela i potem robią taką właśnie S trasę z powrotem. No i teraz wam podam, ile one tam robią tych kilometrów, bo to jest też fajne. Na południe średnio z tych ptaków, które miały geolokatory, chodzi o 34 600 kilometrów. Dzienna trasa pokonywana 330 kilometrów. Z powrotem na północ krótsza, bo już się nie rozdzielają, nie lecą tak wzdłuż wybrzeży, bo się spieszą. Trzeba partnera znaleźć, trzeba jaja złożyć i czas nie zając. Więc zdecydowanie krótsza trasa, ale za to pokonują ponad 500 kilometrów dziennie. No, w czasie zimowiska też tam na Antarktydzie dosyć się przemieszczają i rocznie wszystko razem wzięte ponad 70 tysięcy kilometrów. Dla mnie to są takie właśnie komando arktyczne. Edredony z kolei, muszę też powiedzieć coś o kaczkach, żeby nie było. W Arktyce są kaczki i to kilka gatunków, ale edredony są jedne z fajniejszych. Na pewno Państwo słyszeli o właściwościach puchu edredona. No jak to się nazywa? Śpiwory. Śpiwory i takie różne inne rzeczy wyprawowe w zimne rejony. Jeśli mają puch edredona, to będą kosztowały miliony. Będzie to kosztowało setki, jeśli nie tam tysiące złotych. Ale rzeczywiście izolacyjnie to jest niesamowita jakość. Napisałam, że to są wynalazcy przedszkola, ponieważ samice zaraz po, w zasadzie przede wszystkim wysiadują jaja same, ponieważ samce są takie kolorowe, tak jak na tym zdjęciu widać. Samiec stoi po lewej, trzy samice po prawej. Samice mają właśnie też odbarwienie kryptyczne, więc jest im łatwiej wtopić się w tło tundry i tam wysiadują jaja. Jak muszą zejść, bo muszą jeść, to zakrywają te jaja właśnie swoim puchem, który wyrwały sobie z własnego ciała, przykrywają jak kołdrą te wszystkie jajka i idą sobie na parę godzin, wracają, odkrywają, wszystko jeszcze jest ciepłe, wszystko w jak najlepszym porządku. W momencie, jak się wykluwają te pisklęta, to ona natychmiast z nimi idzie na wodę, gdzie spotyka się z innymi samicami i robią przedszkole. Dlatego, że na wodzie już lis ich nie dopadnie, a na przykład będzie łatwiej też przed mewami, czy w innych miejscach niż Spitsbergen, przed innymi drapieżnikami będzie łatwiej, zawsze jest łatwiej chronić grupę piskląt razem z kilkoma, z większą ilością samic. Więc tak właśnie one spędzają sobie lato z maluchami. Maluchy natychmiast po wykluciu też lecą do wody i mają już wdrukowany ten mechanizm, o my też robimy to, co rodzice. I próbują się odżywiać również właśnie nurkują, znaczy nie nurkują, tylko właśnie próbują dostać się do pokarmu przy dnie, natomiast oczywiście są jeszcze zbyt małe, żeby to zrobić, więc matka jeszcze je karmi.
Teraz Pardwa Śnieżna, przepraszam. Pardwa Śnieżna, mój mistrz kamuflażu, jest niezwykła pod wieloma względami. Przede wszystkim właśnie, spójrzcie na to zdjęcie. To jest zdjęcie zrobione w zasadzie u progu lata, w czerwcu. I ona w ogóle wygląda, nie przystaje do swojego otoczenia, no, brązowa. Natomiast to jest samiec, on jeszcze samce trochę później tracą białe upierzenie i zamieniają je na takie kryptyczne, tak jak u samic edredonów. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to są te niesamowite narty śnieżne. Ich nogi są opierzone do samego dołu, tak jak widać na tym zdjęciu. Tak wyglądają ich odciski w śniegu. To są jedyne ptaki, które zostają na lądzie, na Spitsbergenie cały rok. Więc te narty śnieżne im się na pewno przydają, zwłaszcza w nocy, noc polarną i wtedy, kiedy jest dużo śniegu, żeby się w tym śniegu po prostu nie zapadały. Tutaj pokażę Wam krótki film. Właśnie z tego, to jest taki okres przejściowy, to jest kwiecień, więc partwa jest jeszcze całkowicie biała. I próbuje dziobać, i próbuje znaleźć jakiś pokarm. Wszystko jest pokryte cienką warstwą śniegu i lodu, więc te opierzone stopy też przydają się do drapania, do rozdrapywania śniegu, żeby dostać się do pokarmu, który tam jest. O, i teraz świetna sekwencja, jak właśnie przemieszcza się po tym lodzie. Niezwykła. Tutaj troszeczkę dalej przesunęłam ten film, bo on jest trochę długi, ale tutaj też świetnie widać właśnie te nogi, no jak u kota, można powiedzieć. Takie miękkie i takie opierzone. Ale jak powiedziałam, one są mistrzami kamuflażu dla mnie, bo właśnie poza tym, że zimą są białe, to potem latem. Latem. Zmieniają opierzenie całkowicie na takie kryptyczne. I mamy z tyłu właśnie, to jest zdjęcie zrobione w lipcu. Z tyłu jest samiec z tymi czerwonymi jeszcze takimi brwiami właśnie. To jest też taka cecha rozpoznawcza dla samca. Jeszcze ma zdecydowanie więcej białych piór, a samica z przodu całkowicie brązowa. No i tak jak jeszcze jest zielona tundra latem, no to one są dobrze widoczne. Ale teraz pokażę Wam to zdjęcie i proszę, znajdźcie mi samice i znajdźcie mi kilka młodych. To zdjęcie było zrobione w zeszłym roku, w lipcu, na trochę innej tundrze. Tu jest taka tundra bardziej sucha, tutaj nie ma dużo mchów, jest trochę traw, skalnicy. Nie będę Was męczyć, pokażę Wam, gdzie jest. Tutaj jest samica, a tu są pisklęta. I tu jeszcze raz jest teraz przybliżenie tego samego zdjęcia. Czy widzicie samicę? Samica jest tutaj. A pisklęta numer 1, 2, 3, 4 i 5. I pewnie jeszcze kilka zgubiłam, bo wydawało mi się, że kilku znaczy się nie znalazłam, bo jak spotkałam tą samicę i widziałam, jak się przemieszczają te kuleczki małe, to naliczyłam więcej, ale teraz na zdjęciu już nie jestem w stanie znaleźć nic więcej. Także naprawdę jest niesamowite. Tu nawet drapieżniki, które wyczuwają, że o, czuję, że jest partwa, na przykład lis, po prostu patrzy się tempo na nieruchomą partwę, bo ona będzie nieruchomo siedziała na tundrze i wszystkie pisklęta będą pod jej skrzydłami. Może się na nią tempo patrzeć i nie zauważy, i przejdzie koło niej. To jest niesamowite. No i ostatni z wielkich ptaków z charakterem jest mały arktyczny wróbel, czyli śnieguła. Śnieguła jest jedynym ptakiem regularnie przylatującym, jedynym ptakiem wróblowym zamieszkującym Spitsbergen. Więc co roku przylatuje na Spitsbergen i wraca do Europy. Tak naprawdę możemy ją nawet zobaczyć zimą u wybrzeży Bałtyku. Można się przejść nawet na Zatoka Gdańska jest dobrym miejscem,
żeby przepatrzyć tam wydmy, stronę wydm tego pasa technicznego. Czasami będzie widać właśnie takie jakieś statko składające się z kilku śniegu. Więc one również przybywają na Spitsbergen dosyć wcześnie, tak jak widać. To było zdjęcie zrobione w maju, więc jeszcze jest dużo śniegu. Wcale nie jest łatwo o żaden pokarm. To jest z kolei pisklak. No i to mają podobne zachowania jak nasze wróblowe, czyli w momencie, kiedy pisklak jest na tyle duży, że już może wyjść z gniazda, to one opuszczają to gniazdo i cały czas podążają za rodzicami swoimi. Tak wygląda gniazdo. Gniazdo to jest takie jedyne chyba typowe, takie, jakbym powiedziała, o, nasze europejskie gniazdo, tak rozpoznajemy gniazda, prawda? Jest trochę tam jakieś piórko, trochę trawy, to białe futro, które tam widać, to jest futro renifera zimowe, którego leży pełno wszędzie na tundrze. No i 5 jajek, może być 6 nawet, takich fajnych, bladoniebieskich jajeczek składa śnieguła. I gniazda są, żeby na gniazdo szuka takich szczelin w skałach, gdzieś, gdzie może wejść i się schować przed śniegiem i złymi warunkami. I tu wam właśnie pokażę, jakie warunki mogą być na Spitsbergenie. To jest akurat już troszeczkę, też właśnie jakiś maj. Akurat znalazłem miejsce, gdzie jest trochę mniej śniegu, a zobaczcie, jak wieje. Ja po prostu zwiewa cały czas. No ale trzeba coś jeść. Jak już tam przyleciały, to muszą coś jeść. Jak się najedzą, to trzeba znaleźć schronienie. Ale wszystkie szczeliny gniazdowe są jeszcze w tym okresie zasypane śniegiem, więc niczym husky, niczym pies grenlandzki sobie zrobią dziurkę w śniegu, w zaspie. Najlepsza jest zaspa, bo zaspa jest jeszcze miękka, więc można podziobać, można pokopać w śniegu. Po czym właśnie robią sobie takie bardzo przytulne gniazdko, przytulną dziurę w śniegu i tam przeczekają najgorszą temperaturę. I właśnie ten w śniegu, ta śnieguła sobie znalazła idealne miejsce w zaspie przy stacji, Polskiej Stacji Polarnej w Lutsundzie. Więc nawet nasz budynek, choć nie bezpośrednio, ale przydał się, żeby śnieguła znalazła sobie schronienie. No właśnie. I teraz to już będzie prawie koniec. Śnieguła jest też niesamowicie istotna dla ludzi, ponieważ Inuici na Grenlandii używają śnieguły jako nawigacji. Tam w przypadku, jeśli jakiś myśliwy wybiera się na łowy, po foki, po renifery, po cokolwiek i spotka mgłę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że umrze, ponieważ nie znajdzie drogi powrotnej do swojego fiordu. Może się jeszcze bardziej popsuć pogoda, skończy mu się jedzenie. Więc uczą się Inuici rozpoznawać głosy śniegu, ponieważ samce mają bardzo indywidualne piosenki i na podstawie tych piosenek potrafią poznać, w którym miejscu są, ponieważ śnieguły są również terytorialne, więc samiec będzie śpiewał w jakimś określonym terytorium i po tym będą mogli rozpoznać, co to jest, w którym miejscu się znajdują, nawet jak jest gęsta mgła. Więc tutaj jest jeden przykład. Jeszcze raz. To jest drugi. Numer 3. Numer 4. No ten ma najbardziej elegancko. Także widzicie, nawet taki mały ptak jest niezwykle istotny dla ludzi, którzy zamieszkują Arktykę i właśnie taka mała nawigacyjna pomoc śnieguły jest czasami niezbędna dla wielu ludzi, którzy tam mieszkają. Koniec końców. Ostatnie zdjęcie końcowe, małe podsumowanie tego, o czym do tej pory zdążyłam powiedzieć. Czyli tak jak mówiłam, w całej Arktyce jest około 200 gatunków lęgowych, różnych ptaków, z czego co stanowi około 2% wszystkich gatunków na świecie.
Na całym Spitsbergenie 41, ale tak naprawdę no, w porywach do 15 to są te najliczniejsze. Na Spitsbergenie właśnie alczyki i nużyki należą do najliczniejszych ptaków, a wśród mew jest najliczniejszą mewa trójpalczasta. I w zasadzie, co powinnam jeszcze powiedzieć, to w ogóle to, że mewa trójpalczasta jest najliczniejszą mewą na całym świecie. To jest też taki fun fact. Najmniejszy ptak, jaki gniazduje na Spitsbergenie, to właśnie ta śnieguła, o której teraz powiedziałam. I mamy tutaj różne stosowania, o których mówiłam. Budowanie kolonii, które są niedostępne na klifach, budowanie gniazd pod skałami, tak jak alczyki. Formułowanie takich właśnie różnego rodzaju przedszkoli, jak to robią edredonice, czy przystosowania fizjologiczne, czyli właśnie grube upierzenie, które jest wodoodporne i dobrze izoluje, czy też takie przystosowanie jak papardwa, czyli te łapy w postaci, te łapy opierzone, które przypominają narty śnieżne. No to jest zdjęcie właśnie też takie fajne, które obrazuje bardzo różne stosunki panujące w Arktyce. Ja trochę zdejmę tego tekstu, bo mamy tutaj tylko trzy gatunki, ale tak naprawdę niesamowicie wiele się dzieje na tym zdjęciu. I mimo, że ta różnorodność gatunkowa, można powiedzieć, jest dosyć ograniczona, to jednak z każdego zdjęcia, ze wszystkiego, co obserwujemy, możemy tyle wyczytać i tyle niesamowitych historii dzieje. Tutaj widać na przykład, że te ptaki, które stoją na lodzie, jak taka straż przybrzeżna, to są tylko mewy blade. Natomiast w wodzie siedzą fulmary. I one też tam na styku tego lodu i wody próbują wyłapać zooplankton, również ryby, które będą w tym szoku osmotycznym może akurat tam wypływały. Co się dzieje wówczas? Kiedy fulmar coś złapie w wodzie, dopiero wówczas mewa blada rusza do ataku i próbuje wyrwać to temu fulmarowi. Natomiast z góry patrolują, widać u góry tego zdjęcia są mewy trójpalczaste, one trochę zachowują dystans. I jak coś zobaczą na powierzchni wody, to być może to będą próbowały złapać i natychmiast odlecieć, żeby ani fulmar, ani mewa blada ich nie dopadły. Więc tym samym dziękuję Państwu za uwagę. I jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. A, pytanie, teraz zauważyłam, że są problemy. Mam nadzieję, że nie wszyscy mieli problemy z odtwarzaniem filmów. No tak, jest wszystko uzależnione od przesyłu. I dźwięki na pewno było dobrze słychać, bo je miałam bardzo głośno. One były przynajmniej u mnie bardzo głośne. Ale wydaje mi się, że taki krajobraz dźwiękowy, audio krajobraz jest niezwykle ważny, czasami nawet ważniejszy niż filmy. I bardzo chciałam Państwu właśnie te dźwięki też pokazać, jak te ptaki tam się odzywają, bo zdjęcia nie wszystkiego oddają. No i cóż bym mogła powiedzieć? Mogłabym jeszcze długo. Aha, czy niebieski kolor jaj jest jakimś przystosowaniem, czy raczej wynika ze składników diety? Dobre pytanie. W zasadzie nie ma żadnych przesłanek, żeby uważać, że to jest od diety. Faktem jest, że wiele ptaków ma taką barwę niebieskawą jaj. Ja w sumie nie słyszałam o żadnej teorii, która by faworyzowała jakieś rozwiązanie, dlaczego tak akurat ewolucyjnie zostało to zaprogramowane, że akurat te jaja są niebieskie. Bo ani, tak jak przynajmniej rybitwy mają brązowe wciapki, no i to ma sens, bo są mniej widoczne, a te niebieskie, może nie wiem, może ptak lepiej je widzi, jak teraz tak pomyślałam, że może być tak, że ptak je lepiej widzi, jak ląduje w gnieździe, żeby ich nie zdeptał.
Wspominała, czy nużyki. Czy dobrze widzimy, że większość prezentowanych ptaków tego rodzaju to nużyki polarne? Tak, to są Urielombia, bądź mówi się na nie też grubodziobe. Jak najbardziej. Drugi gatunek, podbielałe, na Spitsbergenie jest bardzo, praktycznie nigdy. To jest bardziej południowy gatunek. Nóżyk polarny jest zdecydowanie też bardziej liczny w całej Arktyce. Na samym Spitsbergenie jest go też około, tak jak alczyka, prawie porówno około 600 tysięcy par. Czyli te dwa gatunki zdecydowanie zajmują podium, jeśli chodzi o liczebność. Czy śnieguły przebywają u nas w Trójmieście regularnie w jakimś określonym czasie? Jeśli tak, to kiedy i gdzie najłatwiej jest je znaleźć? Więc ja jestem w ogóle właśnie z Gdańska i na przykład Mierzeja Helska, spacer plażą od strony Zatoki Puckiej, chyba bardziej niż od, ale to zależy od pory dnia, być może i też od wiatru i od warunków, ale na Mierzei Helskiej widywałam je zimą oczywiście, czyli teraz. Myślę, że szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy ich rozmieszczenie wzdłuż wybrzeża jest, wybrzeża Bałtyku jest równomierne, ale wiem, że no, przynajmniej ja je widziałam właśnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, również w Ptasim Raju, w ujściu Wisły, na Wyspie Sobieszewskiej, o tak można powiedzieć. Z tym, że teraz śnieguły będą w szacie zimowej, więc nie będą takie czarno-białe jak przynajmniej samce. Czyli bardziej zatłoczone miejsca jak Gdynia nie wchodzą w rachubę. Znaczy chodzi o śnieguły będą przebywały właśnie raczej tam, gdzie jest taka, mówiąc o pasie technicznym, mam na myśli takie właśnie te wierzbowiny, które rosną na wydmach. To musi być raczej coś takiego. Bardziej niż las sosnowy. To jest jeszcze ten pierwszy pas, ten wydmowy pas. No może ja wrócę do jakiegoś innego zdjęcia, innego. Innego slajdu. Może zainspiruję tym samym jakieś pytania. Mewy blade, jak powiedziałam, nie boją się nikogo. To również miałam na myśli tego, że nie boją się ludzi. I mieliśmy taką parę mew bladych, które zawsze siedziały przy stacji, przy samym wejściu i generalnie zawsze nas obserwowały i nie miały w ogóle żadnego najmniejszego problemu z tym, że człowiek wychodził przed stację i tylko patrzyły jakieś półtora metra dystans, to był normalny dystans. One to brały na klatę i w ogóle się tym nie przejmowały. To jest jedno z niewielu zdjęć, które mi się udało zrobić pisklęcia. Te mewy blade robią z gniazda takie po królewsku, tak jak widać. To jest akurat po prostu jakaś goła skała, ale tyle tego materiału naznoszonego jest, że aż się wylewa na wszystkie strony. Więc naprawdę się starają. Są dobrymi rodzicami. Tutaj ziewająca mewa blada właśnie jeszcze dla porównania z wielkością alczyka mniej więcej. Czy zdarza się czasem pogoda, która zaskoczy ptaki do tego stopnia, że młode w kolonii zostają zdziesiątkowane? Jest taka możliwość. Nie zaobserwowaliśmy tego w przypadku alczyków, ale zawsze istnieje taka możliwość.
Jest możliwe po prostu, że przyjdzie jakiś huragan, na przykład, jakieś nieszczęśliwe wiatry, deszcze, które spłuczą gniazda mew trójpalczastych bądź też nożyków. Kiedy ja podczas mojego pobytu, jednego z wielu pobytów w stacji, przyszedł niedźwiedź na przykład do kolonii. To zdjęcie właśnie, które było z niedźwiedziem i z rybitwą, to było właśnie zrobione, ten niedźwiedź tak naprawdę tam splądrował nieźle tą kolonię. Spróbuję znaleźć to zdjęcie. O tak, właśnie. Przeszedł przez kolonię i sporo piskląt po prostu zjadł, dopóki nie został przez tą rybitwę odstraszony. Innego roku było tak, że zaraz po wykluciu, musiało to się wydarzyć w dzień wyklucia piskląt, mieliśmy ekstremalny huragan. I następnego dnia, bądź nawet tego samego dnia, ja wyszłam do jakichś instrumentów badawczych i to niedaleko tej kolonii i zobaczyłam, że leżą takie po prostu porozrzucane pisklęta jednodniowe. I zaczęłam iść w stronę kolonii i zaczęłam znajdować coraz więcej tych piskląt. I co się musiało wydarzyć, to było to, że te pisklęta się wykluły właśnie w tym momencie, kiedy zaczęło wiać. Tak wiało, że rybitwy dorosłe nie mogły zostać i ogrzewać tych piskląt. I te pisklęta zostały po prostu wywiane z kolonii, bo te wszystkie były wywiane w jedną stronę, na wschód. Zostały wywiane na wschód od kolonii i znalazłam. I chcę teraz, robiłam z tego badania, bo pozbierałam te pisklęta, żeby spróbować jakieś badania na nich zrobić, skoro już i tak były martwe. Prawie 30 sztuk zebrałam z tej kolonii. Więc tak, zdarzają się takie sytuacje. Na Antarktydzie to jest taki jeden z. Nawet częściej zdarzają się takie sytuacje, muszę powiedzieć. Z nieprzewidywalną pogodą i z opadami śniegu latem, które są szczególnie niebezpieczne dla piskląt, szczególnie dla piskląt, ponieważ pisklęta nie są jeszcze, nie mają piór, które są wodoodporne. Więc jakiekolwiek opady, czy to w postaci śniegu, czy to w postaci deszczu, są zawsze dużym zagrożeniem. Jestem zafascynowana wędrówkami rybitw, ponieważ pracuję również na Antarktydzie jako przewodnik, w Arktyce i na Antarktydzie jako przewodnik, jako ornitolog na statkach, gdzie opowiadam o ptakach, interpretuję, co widzimy i pracuję na Antarktydzie od 2012 roku. Niemal co roku. No w tym ro ten rok będzie wyjątkiem ze względu na pandemię. Mimo, że jestem bardzo często w rejonie, który tu powinny zahaczać te powinny zahaczać rybitwy, czyli tutaj jestem głównie, oj, przepraszam, jestem głównie w okolicach Półwyspu Antarktycznego, czyli tu. I nigdy jeszcze od 8 lat nie widziałam ani jednej rybitwy popielatej. Więc gdybyśmy nie mieli tych danych z geolokatora, to można by powiedzieć, że to jakaś tam teoria. Ponieważ na Antarktydzie jest jeszcze rybitwa, która jest bardzo podobna do rybitwy popielatej, rybitwa antarktyczna. Tylko że w czasie sezonu letniego. Czyli tak, teraz jest sezon letni, teraz jest sezon rozrodczy na Antarktydzie. Teraz rybitwy popielate, te z Arktyki, są tam na dole, ale one tam teraz nie gniazdują. One teraz mają wakacje, teraz jest ich zimowisko. Natomiast
rybitwy antarktyczne teraz właśnie gniazdują, tak samo jak pingwiny i wszystko inne, co tam na Antarktydzie gniazduje. W takim wypadku one mają troszeczkę inne upierzenie, będzie je łatwiej rozpoznać. Natomiast zdarzają się również rybitwy antarktyczne, które jeszcze nie przystępują do lęgów i wówczas mają podobne upierzenie do zimowego upierzenia rybitwy popielatej. No ale to jednak to nigdy nie jest, to nie jest to popielata, więc one to rzeczywiście tutaj bardziej w Morzu Wedela. Bardziej tutaj przebywają. Czy istnieje jakaś teoria na temat, dlaczego ptaki wracają inną drogą? Tak. Jest to związane z wiatrami i układami prądów. Zdecydowanie. Jest im łatwiej na południe lecieć właśnie wzdłuż lądu, a potem na północ się ciągną razem z prądami, tak jak prąd z Golfstrom, on też ciągnie tak na północ, więc generalnie jest im łatwiej otwartym Atlantykiem, zresztą się spieszą, tak jak powiedziałam, jest też bardzo istotne to, że one zdecydowanie szybciej przelatują w czasie wędrówki wiosennej. I tak, jest to związane po prostu z warunkami na morzu. Skąd ptaki wiedzą, wracają do kolonii, które gniazda jest ich, skoro jest ich tak dużo na mojej powierzchni? No to jest super, super pytanie. Mam taką fajną książkę, kupiłam niedawno o nawigatorach tego świata. To jest książka opisująca, jak właśnie zwierzęta odnajdują się, nie tylko nawigacja, w sensie nawigacja morska, ale również po prostu jak się ptaki odnajdują w przestrzeni. Gołębie, mrówki, pszczoły latają kilometry od ula i wracają, prawda? I rzeczywiście, poza tym, że przede wszystkim więcej zwierząt niż nam się wydaje używa wzroku do rozpoznawania elementów krajobrazu. Pierwsze, czyli jak drugie to jest to, że gwiazdy, położenie gwiazd oraz słońca nad horyzontem, tak jakby one też mają taki geolokator, bo wiedzą na przykład, ok, jest jasno już parę godzin, a słońce jest gdzieś tam na tej wysokości na prawo 45 stopni, to w ten sposób wiedzą, jak lecieć tam, żeby wrócić, dolecieć do celu. Więc gwiazdy, słońce, bardzo istotne, położenie słońca, ale właśnie ten krajobraz. Niesamowite jest, że to tak jakby było ignorowane do tej pory. To, jak wygląda krajobraz, czyli góry otaczające, budynki w przypadkach ptaków żyjących w miejscach zurbanizowanych, są niezwykle istotnym elementem, który daje im to rozpoznanie terenu. Niesamowite jest, ale rzeczywiście ptaki wracają nieraz do tych samych gniazd, ale być może nawet są w stanie rozpoznać tę skałę, którą przez jeden sezon już widziały bardzo dokładnie i uznały, że to jest świetne miejsce na gniazdo, więc wracają tam. A może też być tak, że właśnie, znaczy gniazda, do których się wraca, to są te najlepsze gniazda. I one też, te ptaki, jak im więcej doświadczenia mają, to też potrafią rozpoznać. O, to jest fajna skała, tam można głęboko wejść, tam będzie dobre gniazdo. I być może po prostu dlatego tam wracają. I może co roku rozpoznają sytuację na nowo. Trudno, to jeszcze nie zostało zbadane do końca. Ale na przykład albatrosy pod tym względem są mistrzami, ponieważ pisklęta, a te młodociane albatrosy po wylocie z wyspy, na której się wykluły, na której zostały odchowane, albatros wędrowny na przykład, wezmę ten przykład, który się wykluł na południowej Georgii, ponad rok zajmuje rodzicom odchowanie tego pisklęcia. Po tym roku odlatuje i przez 7 lat, do 7 lat, nie wraca zupełnie na ląd, nie wraca zupełnie na tą wyspę. Inne albatrosy
5 lat, 4 lata, w zależności od wielkości albatrosa, w zależności od gatunku, potrafią przez tyle lat w ogóle się nie pokazywać ani razu w kolonii, ani razu na tej wyspie. Po czym po tych 7 latach wracają na południową Georgię, na dokładnie na tą wysepkę, na której się wykluły i zaczynają i próbują gdzieś tam obok swoich rodziców, gdzieś tam w pobliżu. Dorosłe też wracają dokładnie w to samo miejsce, rok po roku. Tak, czy może pani podać tytuł tej książki? Ja to zaraz to zrobię, muszę tylko podejść po tą książkę. Super Navigators. Ja nie wiem, czy ona została przetłumaczona już na język polski, ale jeśli to nie gra roli, to bardzo serdecznie polecam tą książkę. Tak wygląda okładka. I zaraz napiszę właśnie w czacie. Super Navigators. Napisana przez Davida Barry. Ja ją chciałam natychmiast przeczytać, jak tylko się ukazała, dlatego nie czekałam, aż będzie wersja polska, ale naprawdę serdecznie polecam. Ona została wydana chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu. W obwolucie nie stoi, a książka niestety jest na dole. Znaczy nie w tym pokoju, gdzie jestem teraz. Ale no nieistotne. Polecam. Czy dorosłe ptaki rozpoznają młode na przykład po zapachu, po wydawanym dźwięku, czy główną rolę pełni, że są w konkretnym gnieździe? Przede wszystkim, że są w konkretnym gnieździe. Można im podmienić piskle i też będą karmić. Zupełnie inaczej jest w przypadku pingwinów. U pingwinów pisklęta, jak zaczynają być mobilne, dość duże, nie siedzą już więcej w swoim gnieździe, ponieważ jest ono tak zanieczyszczone odchodami, że to nie ma żadnego sensu. Więc się przemieszczają. Tak samo w przypadku wszystkich gatunków pingwinów. Tam kluczową rolę odgrywa konkretna piosenka, konkretne frekwencje używane w głosie. One mają w ogóle taki dwuharmonijny głos, tak jak brzmią nawet jak harmonika w ogóle, ale tak jakby na dwóch frekwencjach nadają jednocześnie, przez co mogą zaprogramować zupełnie indywidualną piosenkę, którą rozpoznaje rodzic. Młode pingwiny, jak są bardzo głodne, to im jest bez różnicy, będą goniły każdego dorosłego pingwina, żeby tylko dostać coś do jedzenia, są tak zdesperowane. Natomiast w przypadku ptaków, które mają gniazdo, przynajmniej tych kolonijnych ptaków gniazdujących, można je tam trochę popodmieniać. Czy zdarza się podkradanie jaj? Nie, chyba nie. Nie wiem, czy słyszałam o czymś takim. Wśród pingwinów zdarza się i owszem. Ale w przypadku ptaków arktycznych nie. Jestem bardzo, bardzo, bardzo pod dużym wrażeniem tych fajnych pytań, które głównie pani Katarzyna zadała, ale nie tylko. Bardzo dziękuję za te pytania. Podrzucanie przez inne gatunki też zupełnie nie, to rzeczywiście się nie zdarza w przypadku arktycznych. Nie. Nie ma jak. Ale jestem bardzo pod wielkim wrażeniem, tak jak już powiedziałam, te pytania bardzo takie wnikliwe i bardzo, bardzo właśnie wskazują, że Państwo dużo przemyśleń na ten temat wyprodukowali. Projekt eduarctic.pl jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog.